Po nie najlepszym przyjęciu nowej dziesiątki nadeszła pora na omówienie kolejnego pojazdu z dopalaczami odrzutowymi. Tym razem będzie to konstrukcja niższego poziomu, czyli BZ-68. Mam nadzieję, że nieco bardziej Wam się spodoba. Moi drodzy, witam Was serdecznie i tym razem dla Was dwie bitwy na nowym Chińczyku. Pierwsza będzie na mapie Tundra i podczas niej postaram się nieco bardziej przedstawić pojazd, wytłumaczyć jak tym grać i co tak naprawdę mamy tutaj do zaoferowania, ponieważ jest kilka ważnych różnic względem dychy. Zanim jednak do tego przejdziemy, mam dla Was małą prośbę, zachęcam Was do subskrypcji kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, polubienia filmu i zapraszam do sklepu z koszulkami, gdzie możecie kupić taką koszuleczkę z naszym Lewandowskim. Tyle z apelu i teraz wracamy już do bitwy. Jeśli chodzi o BZ-68, to tak naprawdę muszę powiedzieć, że pojazd ten dla mnie jest naprawdę spoko. Jeśli ktoś powie, że jest słaby, no to będę musiał się z nim nie zgodzić. Największą oczywiście zaletą jest to, że mamy 5 dopalaczy, czyli sporo, o jeden mniej tylko niż dycha. No i moi drodzy, wieżyczkę, na której w końcu można polegać. Tak jak w dziesiątce, no jest trochę problem, ponieważ pojazd ten po wieży zbiera prawie wszystko. Tutaj mamy tak naprawdę jeden bardzo mały i jeden średni garnek, w który wchodzi, ale też nie wszystko i mówię, trafienie tam już wcale takie łatwe nie jest, więc wydaje mi się, że tym pojazdem można bardzo skutecznie grać na wieżę. Sam zagrałem tym około, nie wiem, 10-12 bitew i dla mnie wieża naprawdę daje radę, szczególnie jeśli nie walczymy z tedykami 10 poziomu, także to co robi tutaj bohater, czyli na początku użył dopalaczy, dał strzał na wjeździe w meda, bo wiadomo, jesteśmy bardzo szybcy z dopalaczami, potem jeszcze wymienia się tutaj na wieżę, to wszystko jest bardzo spoko i wydaje mi się, że naprawdę gościu ogarnia temat. Także pod tym kątem jest wiele dobrego, jest nawet wiele rzeczy na plus względem dychy. Tak jednak trzeba tutaj podkreślić, że pojazd ten ma jedną poważną słabość, której nie widać na pierwszy rzut oka i to, mówię, wychodzi kiedy pograć tym pojazdem. Mamy problemy, kiedy leciutko ruszymy działo w lewo lub w prawo i wtedy nasze opuszczenie działa maleje z 8 stopni, czyli tyle ile ma dycha, do 4,5 stopnia, także uwaga, nie zdziwcie się, jeśli obrócicie wieżyczkę i nagle patrzycie, czemu nie mogę opuścić działo, o co chodzi? Przed chwilą mogłem, teraz nie mogę. No właśnie, ten pojazd ma takie wcięcia, gdzie po prostu no jest z tym opuszczaniem słabo. Tak jednak samo działo, jak widać, jest skuteczne, o ile mamy dystans średni, dystans krótki. Tak jak tutaj, bohater spokojnie może trafiać, przebijać. Celność jest porównywalna do dziesiątki, także mówię, no trzeba tym po prostu skupiać i na pewno strzały w ruchu za często nie wchodzą. Ja powiem szczerze, nowymi Chińczykami totalnie się oduczyłem strzelać w ruchu. Zawsze staram się maksymalnie skupić, bo przy tych przeładowaniach długich, no po prostu to boli, kiedy nie wejdzie. Jakie tutaj mamy działo? Działo mamy kalibru 130 mm, czyli wiadomo, troszeczkę słabsze niż w dziesiątce, ale wciąż bardzo fajne, które DPM ma podobny do innych takich czołgów ciężkich. Na przykład mamy DPM lepszy niż E75, to może być zaskoczenie, a bijemy za tyle samo, czyli 530 na pocisku zwykłym i goldowym. Penetracja, jak widać, jest spoko, zwykły pocisk ma 248, a goldowy kumulacyjny 315, więc dla mnie to działo można powiedzieć, że jest mniej celne niż w E75, no ale za to częściej przebija, więc ma tutaj kilka zalet. Często mówi się, że działo E75 jest po prostu fajne, więc chcę pokazać, że to też ma swoje takie jasne strony. No i moi drodzy, pytanie jest, jakie tutaj jeszcze są poważne słabości? Na pewno kadłub nie jest wybitny, to trzeba sobie mocno podkreślić. No jeśli tym pojazdem pokażecie dolną płytę, to wchodzi totalnie wszystko tam, żeby Wam nie skłamać, bo mam tutaj odpalone, jest około 200 mm, także no słuchajcie, no 200 mm dolna płyta na 9 tierze to jest lipa, także tym trzeba grać na górną płytę, wtedy potrzeba mieć około 260 penetracji, aby się wbijać, no i trzeba tym grać na wieżę. Teraz bohater totalnie dla mnie dał ciała. To nie było absolutnie warte tego ruchu. Przejechał, wystawiając się bokiem do Tencha, do Ferdka, do Kernarvona i stracił grubo ponad 1000 życia. Czy było warto to zrobić, żeby strzelić w TVP-ka i go skończyć? Ktoś powie może, że tak, bo dycha padła. Ale słuchajcie, no cena poniesiona dla mnie tego nie tłumaczy. No szkoda, potem może być problem. Co jeszcze bardzo istotne, nie mamy już zestawu naprawczego, więc wiadomą rzeczą jest, że teraz będzie problem z przeładowaniem i będziemy ładować znacznie powyżej 20 sekund. Pojazd, jeśli macie tylko zwykłą załogę 100%,
no to ładuje niecałe 15. No to wyobraźcie sobie, ile teraz musi być przeładowanie, kiedy zniszczony mamy, uszkodzony mamy magazyn amunicyjny. Tak jednak bohater jest w tej bitwie nadzwyczaj celny. Muszę wam powiedzieć, że trochę chyba za bardzo, więc nie bierzcie sobie tego obrazu do serca, bo aż tak często to nie wchodzi. Tutaj mamy taką no, wyjątkową rundę, jedną z najlepszych, wiadomo, no bo chciałem wam pokazać ten czołg. Jednak w takiej rundzie, gdzie ktoś strzeli więcej niż raz, a takie bitwy, no mi się zdarzyły, bo po prostu ten pojazd, wiadomo jak to Chińczyk, może spłonąć, może wybuchnąć. No to się dzieje niestety notorycznie, więc granie tutaj bez gaśnicy na pewno jest trochę ryzykowne, ale z drugiej strony chcemy mieć krótsze przeładowanie, więc też ludzie wożą racje bojowe. Teraz w końcu możemy użyć zestawu naprawczego, aby tego TNH dziapnąć tutaj w bok. Kumulem to bym uważał z tymi strzami w gąski, ale weszło ładnie 465, mamy 6000 uszkodzeń na koncie. Sytuacja w bitwie jednak jest nie najlepsza. I teraz pokażę wam to z góry, powiecie, multi, jak to z góry? Czyżby mody już działały? Tak, są już dostępne mody ode mnie do nowej wersji, które są sprawne, ani razu jeszcze mi WOTA nie wywaliło, dużo widzów pisze, że ich mody nie działają, te mi działają bardzo dobrze, żadnych problemów technicznych, więc polecam modziki, link będzie w opisie. Jest także kalkulator WN8 w bitwie, który jest tutaj w prawym rogu, jest także mod na biegłość, ale nie działał, no bo teraz jest powtórka, więc w powtórkach to nie działa, to działa tylko jak wygracie normalnie swoje bitwy. Także warto, polecam. I teraz moi drodzy, końcóweczka bitwy. Mamy obiekta 257, który pojedynkuje się z Ferdkiem i Bezetą i jest na przegranej pozycji. Teraz jeszcze nie przebił tej Bezety. O, to dobrze świadczy o nowym Hinolu 9 tieru. No i co? Jesteśmy sami na dwóch. Jak to powinniśmy rozegrać? No słuchajcie, zdecydowanie groźniejszy jest Bezet. I ja się tutaj wam pokażę taką ciekawostkę. Ten Ferdzie jest stokowy. On ma działo 105 mm, więc tym bardziej, jeśli bohater to widział, nie wiem czy widział, no bo wiadomo, ja mam komfort, mogę sobie latać po mapce. Ale jakby miał oddalanie kamery, mógłby to zobaczyć. Więc wiadomo, że trzeba skończyć raczej Bezetę. Teraz odsłaniamy się tutaj troszeczkę na nią, ale robimy sobie skrapa. Co tym czołgiem nie jest głupie, dostajemy za zero, mamy jeden dopalacz jeszcze. Czy go użyjemy? Używamy go, aby nie oberwać od Ferdka. Trafiamy tego gracza w Bezecie w bok, ale niestety nie weszło z penetracją. Właśnie, kumul poleciał w gąskę, to jest duża wada. Jeśli walimy komuś w bok, używajmy apeków. Kumule są zdradliwe i teraz uwaga, czy skończymy? Kończymy go, polosowało fajnie. No i mamy solówkę z Ferdkiem, który podkreślam, jest stokowy, więc na pewno nie ma nas na strzał. Musi oddać, no, ponad dwa strzały, żeby nas zdjąć. Raczej trzy. Dwa tylko pod warunkiem, że mu polosuje i jest farciarzem, ale pytanie jest takie, czy on w ogóle nas przebije. Bohater... Oczywiście, tak jak mówiłem, nie wie, czy ten Ferdek ma działo topowe, czy nie, więc zachowuje tutaj spokój, jest skoncentrowany, nie ryzykuje za bardzo. Próbuje go zobaczyć, gdzie on tutaj stoi. Często gracze stoją terykami w tych krzaczkach tutaj, uwaga na to zawsze, pamiętajcie, albo lighty. Na szczęście Ferdek jest z prawej strony i teraz, co mnie bardzo dziwi, bohater, zobaczcie, wychyla się tak, że ten Ferdek zobaczy go dużo szybciej niż my, co nie? Wydaje mi się, że takie wyjeżdżanie nie jest dobre. Dokładnie, ten Ferdek nas trafia, przebija chyba po garnku, no bo miał czas przymierzyć, wiadomo. Mierzymy, weszło, no ale wiadomo, tylko 400 uszkodzeń teraz. On może nas trafić, powinniśmy cofać, wciągać go. Mam nadzieję, że mu nie polosuje. Niestety pokazaliśmy bok, co było dużym błędem, on nas przebił, ale przodujemy szybciej i teraz kończymy go. Wygrywamy tą bitwę, robiąc ponad 8000 uszkodzeń i 7 zniszczeń, ale no jeśli powiedziałbym, że bohater zrobił końcówkę, to każdy musi się zgodzić. Dużo błędów, najpierw pokazanie tych garnków, a potem jeszcze boczek ładnie odsunięty. No chyba zabrakło tutaj troszeczkę spokoju, doświadczenia w takich ważnych momentach, no ale mimo wszystko jakoś to wyszło. Trochę gra na pewno pomogła. Także to była pierwsza bitwa i przechodzimy teraz do drugiej. Tym razem mapa Miasto Duchów, ale raczej jedyne duchy jakie zobaczymy to te dwa niszczyciele kiszące się w krzakach, bo Vipera to raczej pojedzie do miasta.
Losowanie mamy bardzo dobre, na siódemki, także można poszaleć. Pancerz będzie tutaj jeszcze bardziej widoczny i nasz plan jest prosty. Znów wykorzystać dopalacze i dojechać do fajnej pozycji, z której można rywala zaskoczyć. Taka pozycja jest oczywiście za nasypem w sektorze F6, F7, tak naprawdę łączenie tych dwóch sektorów. No i tutaj pojawia się pierwszy cel, jest to AMBT. No niestety AMBT dla nas jest dość twardy i bohater. Na razie ma załadowany pocisk AP, który też tej penetracji nie ma aż tak dużo, aby go przebić po wieży. Na szczęście pokazał boczek, zrobił słabego side scrapa, no i tam oczywiście musiało wejść. Tak jednak oczywiście ten AMBT wciąż będzie wyzwaniem. Widzimy Vipery jednak przyjechały, tak jak sądziłem. I bohater tutaj od razu mówi, że robi jeden poważny błąd. Bo kiedy gra tak jak teraz, odsłania bok wieży, dlatego E75TS. A powinniście wiedzieć, że ten pojazd, kiedy tak robi, tutaj ma czuły punkt, więc takie coś na pewno może nas kosztować życie w starciu z kimś lepszym. Na szczęście E75TS na razie troszkę nie ogarnia. Ta dziesiątka to samo, oczywiście ona też może nas przebijać, to od razu mówię. I co? Bohater tak naprawdę na razie robi łatwy damage, AMBT był bokiem po raz kolejny, nie mam pojęcia co on gra, ale chyba pomylił rolę, bo też tym AMBT nie powinien był tutaj pojechać. AMBT jednak lepiej, kiedy jedzie na przykład na linię 1 albo na linię 0, tutaj to tak średnio. No i teraz to snajpienie w tę dziesiątkę, to jest trudne. To na pewno nie jest coś, co tym działem chcecie robić. Jeśli to wejdzie, to jest duże szczęście, mierzymy kalafior. Tego niestety można było się spodziewać, bohater chyba za bardzo tutaj oczekuje cudów od działa. To działo nie do końca do tego służy, raczej do tego, aby podjechać do nasypu właśnie kolejnego i zacząć z takiego nasypu walczyć na bardzo blisko, gdzie to działo będzie musiało trafiać. Teraz szturmujemy Onika, to oczywiście jest cudowny cel, cel marzenie, ale musimy liczyć się z tym, że gracz w Viperze może chcieć na nas się zemścić, a nasz sojusznik, zobaczcie to z tyłu, w Liberté, to tak średnio ogarnia, to nie jest jakiś tam mistrzunio i on po prostu bardzo, bardzo tutaj śpi, nie podejmuje jakiejś takiej mocnej walki, więc za bardzo na nim bym nie polegał i cały czas właśnie orientowałbym się tak jak bohater, co się dzieje. Czy na pewno ci rywale na mnie nie wyjeżdżają, co nie? To oczywiście widać po minimapce, ale lepiej patrzeć, czy oni nie mają zamiaru na przykład wyjechać, bo widać po ustawieniu czołgu często już, że rywale coś chcą osiągnąć. Tutaj jest jeden problem. Wali do nas Type 6-1. Jest to 9 tier chiński, który ma dużo penetracji na pocisku zwykłym i jeszcze więcej na goldowym, także dobrze, że bohater się tutaj cofnął i zajmuje pozycję za nasypem i to jest chyba najlepsze, co teraz możemy robić. To jest po prostu takie rozegranie bajkowe. Można farmić Onika? To wale, ale jak mnie biją, to się cofam, zajmuję inną pozycję, gdzie jestem bezpieczny. I teraz właśnie, wyjeżdżamy, tylko pamiętajcie, nie za bardzo bokiem, tak aby ten nasyp dawał nam fajną osłonę, pokazywać możemy, ale wieżyczkę i nawet Vipera na gold, zobaczcie, nas nie przebija. Tak naprawdę, aby tą wieżę łatwo przebić, nie w garnek, podkreślam, nie w garnek, tylko normalnie, trzeba, słuchajcie, ponad 300 penetracji. 300 penetracji to jest moim zdaniem sporo i tyle czołgi w tej bitwie zwykle nie mają. Okej, te dziesiątka ma dużo na goldzie, suma dużo na goldzie, ale większość czołgów w tej bitwie naprawdę nawet na goldzie będzie miała problemy z tą wieżą, chyba że trafią w bok albo w po prostu garnki. Także to jest fajne i dlatego bohater tutaj, zobaczcie, tak pięknie odbija te pociski z penetracją 260, 270. Nawet E75TS ma penetrację taką bardziej już 300, prawda, prawie 300, bo tutaj gra na APCR-kach, ale nie jest w stanie nas przebić, co jest naprawdę dowodem na to, że ta wieża daje fajnie radę. My powolutku tutaj można powiedzieć, że wywieramy taką presję, że rywale panikują. To już jest panika. To już nie jest walka, to już jest panika. Oni, zobaczcie, jak się cofają przed nami, bo nie wiedzą, co mają robić. Mówią, co to kurde jest? Co to? Jak to z tym walczyć? O co chodzi? Oczywiście to jest trochę śmieszne, bo ich jest mnóstwo. Gdyby oni wyjechali na nas, to byśmy nie mieli szans z naszym DPM-em, który mówiłem na początku odcinka. Niezły, ale no też bez przesady, tak? To nie jest tak, że my tutaj strzelamy co 5 sekund, więc robią najgorszą rzecz, ustawiają się jeden za drugim i tak naprawdę proszą się o wpiernicz pojedynczo, co nie? Pierwszy, pównie, potem drugi, potem trzeci, potem czwarty. To jest najlepszy możliwy scenariusz w bitwie dla was, kiedy gracie, kiedy rywale tak się ustawiają w rzędzie i po prostu proszą się o bicie, o lanie. I teraz ostatni pocisk AP. No niestety tutaj tych apeków bohater ma no, trochę za mało, no ale mamy kumulacyjne, które będą jeszcze bardziej skuteczne. Teraz robimy dziwną rzecz.
odsłaniamy się na tego Tigera. Wydaje mi się, że bohater powinien teraz skończyć Viperę. Tiger jest dużo mniej niebezpieczny. Jak ta Vipera wyjedzie, to może nam zagrozić, ale na szczęście tutaj widać, że ta Vipera absolutnie nie ma chęci wyjechać na nas. Tiger, zobaczcie, on używa, moi drodzy, działa z czwartego tieru. On ma dział Secera. On miał 105, którą, mówię wam, ma Hecer. On używa tego działa na 7 tierze. Oczywiście tego działa nie trzeba używać, nawet na stoku jest lepsze działo. Także to, co on zrobił tym Tigerem, to jest po prostu komedia. I to, że nasz go porobił, to jest absolutnie zrozumiałe. Teraz oni, faktycznie go bym skończył, bo był na hita, to była dobra decyzja. Ale mówię wam, no to, co tu się dzieje, co ci gracze robią, to jest coś takiego, co można wręcz mówić, że jest ustawką, co nie? No Tiger na takim dziale, sam od razu powiem, grałem tak dla jaj kiedyś i to nawet wychodziło, ale tylko jak rzuca na piątki Tigera, nie jak rzuca na dziewiątki. I teraz, moi drodzy, kolejne zniszczenie, ta Vipera, która nam w końcu zagroziła, przebiła nasz pancerz. Mamy oczywiście jeszcze VZ-y od frontu i teraz pytanie jest, co powinniśmy zrobić. Sprawdzić z lewej strony, czy te dziesiątka do nas nie strzeli. Bohater tego nie zrobił. Teraz dopiero widzi, że te dziesiątka spiernicza po minimapie, to widać. I teraz podjeżdżamy do VZ-y. Oczywiście zachęcałbym bohatera do zrobienia side scrapa. Właśnie, coś jak tutaj. To jest spoko i on raczej nas nie przebije. Ale zobaczcie, odsłaniamy znowu dolną płytę i tam wejdzie mu. Tam mu wejdzie. Na szczęście walną byle jak i dlatego nie przebił. Kończymy VZ-y. To był oczywiście 7 tier. No i jest jeszcze Tiger. Bardzo ważne jest, że jeśli wyjedziemy na Tigera, to przyklejałbym się do prawej strony. Dlaczego? Bo te deki. Te deki były właśnie po prawej stronie i to, co robi bohater, jest bardzo ryzykowne, bo te deki mogą go zobaczyć, a on ich nie zobaczy. Dopóki te deki nie strzelą, nie będzie info. Także dla mnie to jest bez sensu, co robimy. Powinniśmy odbić w lewo i pojechać po Tigera, który był po prostu do skończenia, prosił się o wpiernicz. No ale tego mówię, nie robimy. Takie wychylenie się tutaj, oczywiście mówię, jest bardzo ryzykowne. Jeśli Tedek stoi na przykład tam w krzakach, to on może nawet strzelić do was i wy go możecie nie zobaczyć. Także absolutnie taki pomysł jest bez sensu. Tutaj jest prawie Tiger, mógł być. Bohater tego nie sprawdził, zobaczcie, znowu jedzie sobie jakby nigdy nic. Często tego błędu, często ten błąd popełnia, że nie sprawdza, co się dzieje na rogu. No dla mnie trochę to, mówię, jest ryzykowne, ale można robić takie rzeczy, jeśli ma się zapas życia, tak jak tutaj. Te dziesiątkę dostała od nas Heka. Wydaje mi się, że to był taki ruch dziwny, bo on jest w zagłębieniu, prawda? Widzicie, że on jest pod nami, więc pocisk kumulacyjny spokojnie by go skończył. Pamiętajcie, że Heki to tak raczej biją po 20, po 30. Tak powinniście liczyć na Heki, ale raczej nie walenie po 100, tak jak tutaj. Walenie po 100 raczej dzisiaj zdarza się tylko jak macie jakiegoś Kalibana albo Lewandowskiego. Ten kaliber jest za mały, aby raczej robić takie fajne szkody z HEK-u, więc trochę tutaj szkoda, bo mogliśmy mieć fraga, no a teraz fraga ma artylerzysta w M53, M55. Wiemy o tym, że to był Tiger. Nie wiemy, gdzie jest dokładnie, może być przyczajony, ale mamy ten komfort, że spokojnie przeżyjemy jego strzał. Może do nas strzelić nawet parę razy, więc tutaj jest o tyle fajnie. No i pytanie, gdzie jest Tedek? Wiemy, że Super Hellcat jest w K1, więc tu może być Su-130PM, który bije po 500. Mamy Tigera bokiem, gracz ten dostanie z HEK-a. Znowu, dziwne, że tak z tych HEK-ów korzystamy. Wolałbym HEK-i zostawić sobie na Su-130PM, no ale bohater tak zrobił i teraz używamy jeszcze dopalaczy, które nam zostały, bo jako, że tutaj dopalaczy jest, mówię, 5 na dzień dobry, no to jest jeszcze ten komfort, że możemy fajnie się poruszać. Szukamy tego CS-a, on był ostatnio w sektorze F1, może oczywiście dalej tam się kisić w krzaczkach, dlatego że to jest dobra pozycja do robienia wyciągów. Sam na tej mapie robiąc wyciągi, właśnie bym gdzieś tutaj stał, no chyba że da się stać na A4, ale on w A4 już raczej być nie może, bo by dostał spota. I faktycznie, był w sektorze E1, Leopard go złapał, Arta go trafiła i teraz zamiast po niego jechać, zatrzymujemy się. To może wyjść, jeśli on wyjedzie pod lufę. Czy wyjedzie? Wyjeżdża. No ale niestety Leopard go jeszcze trafił raz, więc został nam samogryzek. Nie zrobiliśmy więcej niż 40 uszkodzeń. I zostało jeszcze Su. Su, które było ostatnio w C0. Zobaczmy, czy uda nam się go tam znaleźć. Tak się jednak złożyło, że gracz ten, moi drodzy, jest bardzo aktywny i ustawił się w sektorze K3. Przejechał całą mapę, ale i tak
na niewiele się to zdało, ponieważ teraz kończymy go pięknym strzałem z daleka i robimy 7 zniszczenie i ponad 8700 uszkodzeń. Musicie przyznać, że ta bitwa była naprawdę bardzo prosta dla bohatera. Oczywiście wykazał się dobrą reakcją, dużą agresją, co pozwoliło mu zrobić taki super wynik, ale jednak rywale naprawdę nie stanowili żadnego wyzwania i no grali trochę warzywo, ustawiali się pojedynczo do bicia, nie wylali się na nas, mając przewagę liczebną. To na pewno była łatwa bitwa, ale jednak wykorzystana przez naszego bohatera. Także i tak szacun dla niego. No i co, po tych dwóch bitwach spokojnie mogę powiedzieć, że BZ68 to jest dobra dziewiątka. Na pewno nie powiem, że wybitna, na pewno nie powiem, że najlepsza, ale dobra, no to jest. Napiszcie swoje zdanie, oczywiście macie prawo sądzić inaczej. No i co, to tyle ode mnie, do zobaczenia, cześć!